Dominika Gwit, znana postać polskiego show biznesu, zadebiutowała w serialu Galerianki, po czym pojawiła się w Przepisie na życie oraz Singielkach. Jednak w mediach często pojawiała się z innego powodu, swojej walce z nadwagą. Gwit osiągnęła spektakularny sukces, tracąc aż 50 kg, co wywołało duże wrażenie. Niestety, ten stan nie utrzymał się długo, a celebrytka przytyła ponownie, nawet przed wydaniem swojej książki o odchudzaniu, którą promowała będąc już ponownie zaokrągloną. Z czasem Gwit zmieniła swoje podejście do diety i szczupłości, przyznając w mediach, że czuła się źle będąc szczupłą i że dieta stała się jej obsesją. Jej życie osobiste również się zmieniło, kiedy spotkała Wojciecha Dunaszewskiego. Ich związek, który zaowocował małżeństwem, dodatkowo wzmocnił jej pewność siebie. Para starała się o dziecko, co początkowo nie było łatwe, ale ostatecznie się powiodło. Gwit, obecnie będąc dumną mamą, często dzieliła się swoim szczęściem na Instagramie. Jednak od pewnego czasu zniknęła z mediów społecznościowych, co wzbudziło zainteresowanie fanów. W czwartek, 30 listopada, Gwit opublikowała nagranie na Instagramie, wyjaśniając powody swojej nieobecności w sieci. Dominika Gwit, znana celebrytka, podzieliła się z fanami na Instagramie trudnościami, z jakimi jej rodzina zmagała się w ostatnim czasie. W swoim nagraniu powiedziała: "Hello, hello, dzień dobry, dobry wieczór. Słuchajcie, nie odzywałam się za bardzo w tym tygodniu, bo po prostu dojechał nas ten listopad, zdrowotnie. I to totalnie. Właściwie to nie możemy się wygrzebać." Wyznała, że sytuacja zdrowotna była bardzo trudna, ale wyraziła nadzieję, że najgorsze już minęło, dodając pełna wiary: "Mam na to nadzieję". W dalszej części nagrania Gwit próbowała odwrócić uwagę od dramatycznych wydarzeń, mówiąc o zapomnieniu przygotowania kalendarza adwentowego. "Dzisiaj zdaliśmy sobie sprawę, że jutro jest 1 grudnia. No i hello. Kalendarz adwentowy i te sprawy, a ja w tym roku jestem w totalnym Armagedonie. Nie ogarnęłam tego kalendarza. Może jutro rano uda mi się cokolwiek ogarnąć", poinformowała swoich fanów. "Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością."